Szymczak. Po zwycięstwie na gali MMA na Stulaka.pl MMA 67 muszę przyznać, że tak jak w pierwsze chwile tego pojedynku pokazywały, że masz konkretny pomysł na tę walkę i że konsekwentnie będziesz go realizował. No i tak też się stało. Taka rzeczywiście była ta motywacja, konsekwencja gdzieś zaplanowana przed wejściem do ringu? Motywacja była duża. Planu jako takiego nie było, bo o walce dowiedziałem się dopiero wczoraj po południu, więc nie miałem czasu na przygotowanie i planu. Tutaj z trenerem Zaborowskim obmyślaliśmy taktykę i jak widać była bardzo dobra na tą walkę. No właśnie, czyli tak jak mówię, to generalnie było widać, że w tym sensie powiedziałem plan, że wiedziałeś, co chcesz zrobić po prostu w ringu, od początku do końca. Przed walką rozmawialiśmy, co mam robić i jeszcze podczas walki podpowiadał mi, co mam zrobić i konsekwentnie to robiłem. Taki narożnik, w którym ty przyjechałeś, to w ogóle robi duże wrażenie, muszę przyznać, mówiąc trenera, to jeszcze Karolina Kowalkiewicz gdzieś tam za plecami, to też chyba dodaje jakoś tam dodatkowo jeszcze poweru. Troszkę dodawało pewności siebie, nie powiem, że nie. Trener Zaborowski, jeden z najlepszych w Polsce. Karolina, jedna z najlepszych zawodniczek MMA na świecie, więc na pewno to był jakiś plus. Jeśli chodzi o tę twoją walkę, ja chyba nie wiem, czy dobrze kojarzę. Ty chyba też na Almach walczyłeś, prawda? Gdzieś na jakiejś armatorskiej idzie, no właśnie, kojarzę. Pucharze Polski Real Farm. W Warszawie ostatnio było połączona z Forum MMA, pierwsze miejsce. Ogólnie staram się startować mniej więcej co tydzień, co dwa tygodnie, jeśli jest blisko mnie. No właśnie, te częste starty to jest jakiś, rozumiem, plan na to, żeby gdzieś w najbliższym czasie co? Zawodowo się spróbować gdzieś sprawdzić już? Jeszcze chcę trochę poczekać z zawodową walką, ale myślę, że to są już przygotowania do obycia się z ringiem. Dzisiejszy pojedynek pokazał, że przede wszystkim, tak, lubisz tą stójkę. No i to jest moja po prostu, lepsza strona moja, tak mi się wydaje. Ale potem ciosy w parterze też niczego sobie. Parter też nie był zły, moim zdaniem, kontrola była dobra. No i ciosy na końcu, nie miałem już siły, ale mówię, tak jak wczoraj dostałem propozycję i nie miałem po prostu czasu przygotować się dobrze. Tam był taki moment w tym pojedynku, że gdzieś już pod koniec szukałeś ewentualnie poddania, szukałeś gdzieś może ewentualnie drogi uduszenia rywala. Trener, przeciwnik obrócił się na plecy, próbowałem go rozciągnąć i poddać, ale nie udało się i po prostu na końcu dobiłem go ciosami. Czyli co teraz? Mówisz, że często lubisz startować, to kiedy to kolejny twój start? Mam nadzieję, że jak najszybciej. Jak najszybciej, czy na ewentualnie jakiś też w AFC, czy gdzieś Alma jakaś, będziesz gdzieś szukał jakiegoś teraz? Jeśli dostanę jakąś propozycję z AFC, jak najbardziej przyjmę. W takim razie gratulujemy Ci tego zwycięstwa i cóż, to zobaczę następnym razem. Pewnie. Pozdrawiam wszystkich znajomych, dziękuję trenerom i pozdrawiam mojego dietetyka, z którym współpracuję, Dawida Szajrycha. Dziękuję. A to zapytam Cię, Ty musisz jakąś dietę trzymać? No, staram się trzymać, bo wcześniej się źle odżywiałem i od niedawna zacząłem trzymać dietę i jest o wiele lepiej. No to dzisiejsza walka pokazała, że to wszystko jakoś tam rzeczywiście gra. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.